Bardzo nie chciałem, żeby rok 2021 na kanale zaczął się w sposób standardowy, żebyśmy wrzucili od normalny filmik, jakich wiele na naszym kanale. Chciałem, żeby ten pierwszy film, jaki zostanie opublikowany w nowym roku, coś wnosił, niósł ze sobą jakąś myśl przewodnią, zmierzał w jakimś kierunku, żebyście i wy mogli zobaczyć, w jakim kierunku ten kanał zmierza, żebyście mogli domyślić się, co nas czeka w nadchodzącym roku, w jakim kierunku bije nam bardziej serce. I generalnie no mógłbym takiego tematu szukać ze świecą i bardzo, bardzo długo, ale okazało się, że mam go w zasięgu ręki dzięki ostatniej publikacji Olgi Tokarczuk, czyli Czuły Narrator. Ten film będzie podzielony w zasadzie na dwie sekcje i jeżeli macie ochotę po prostu wysłuchać recenzji Czułego Narratora, to przerzućcie sobie do kolejnego rozdziału tego filmu i tam znajdziecie moją opinię na temat tej książki. A teraz słów kilka na początek dla osób, które widziały mój poprzedni film, w którym to dyskutowałem z wielkim zacięciem i znajomością tematu na temat biegunów Olgi Tokarczuk. A był to rok 2018, maj. Nie pachniała Saska Kępa, może i pachniała. W każdym razie Olga Tokarczuk otrzymała wówczas Bookera za biegunów i pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli Polka dostaje tak wielką nagrodę literacką, znaną na świecie, literacką nagrodę, która liczy się nie tylko u nas, ale i poza granicami naszego kraju, to warto byłoby zobaczyć, czy ta nagroda w ogóle cokolwiek znaczy, czy cokolwiek w niej jest. Więc prędziutko pobiegłem do biblioteki, wypożyczyłem biegunów, przeczytałem na szybcika i zacząłem wam prawić. No i w ostatnim czasie miałem taką nieprzyjemność wielką, żeby wrócić do tamtego filmu, posłuchać, co też czytacz z 2018 roku miał mądrego do powiedzenia. I co czytacz z 2018 roku miał mądrego do powiedzenia? Nic. Słuchajcie, dobra. Nie będę się czepiał, że siadł wówczas typ łysy, czerwona koszulka z walecznym mopsem a la Mr. T na piersi i zaczął wam dywagować na temat bezsensu literatury wysokiej, na temat tego, jak to literatura wysoka nagradzana jest, dlatego iż niezrozumiałą jest, jak to złe jest w niej brak liniowości, jak to złe jest to, że tworzona jest na podstawie refleksji, anegdot, a nie na podstawie prostej linii fabularnej, prostego ciągu, który ma nas wprowadzić punkt po punkcie do wielkiego finału, bylebyśmy tylko nie musieli nad tym za długo myśleć i zastanawiać się. Zacząć chciałbym od tego, że o ile moje podejście do literatury tak zwanej wysokiej diametralnie się zmieniło, o tyle chciałbym też wam powiedzieć jedną rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza i to też jest rzecz, która wynika mocno z Czułego Narratora, ponieważ ten zbiór esejów Olgi Tokarczuk kazał mi zastanowić się nad tym, co ja sam w sobie, w czytaczu gdzieś tam w środku myślę, nad tym, czym są w ogóle podziały literatury. Literatura wysoka, literatura niska. Fantastyka, kryminał. Każdy lubi jakiś gatunek, każdy przy w jakąś inną stronę i każdy wychodzi z takiego mylnego założenia, że moje jest mojsze niż twojsze, więc moje jest lepsze. Bo ja czytam literaturę wysoką, więc literatura niska, rozrywkowa to jest twój, albo w drugą stronę. Ja czytam literaturę niską, więc ty nie patrz na mnie z góry, tylko spadaj snobie i mądralo. No nie, generalnie słuchajcie, to wszystko jest jednym wielkim stekiem kłamstw, bzdur i w ogóle no, idiotyzmem, bo tak na dobrą sprawę to, co widzę teraz u siebie, to granica między literaturą, między gatunkiem a gatunkiem, między literaturą niską a literaturą wysoką jest praktycznie granicą niezauważalną i ona nie powinna nas w żaden sposób odstraszać, przerażać i w żaden sposób nie powinna wpływać tak naprawdę na nasze tendencje czytelnicze. Jest różnica tylko jedna i tutaj do was taki mały apel, prośba. Jeżeli kiedyś traficie na książkę, którą uważacie za trudną, o, snobistyczna lektura, kurczę, literatura wysoka, nie, ja na to jestem za głupi. Nie jest się za głupim na książkę, po prostu do niektórych książek trzeba się inaczej przygotować. I ja, czytając biegunów Olgi Tokarczuk, wskoczyłem na głęboką wodę, prosto na główkę, po to, żeby w tej wodzie dowiedzieć się, że nie umiem pływać. A winą za to, że zacząłem w niej tonąć, co było? No po cholerę, tu ktoś nalał tyle tej wody, skoro ja nie umiem pływać. Osuszyć zbiornik, akwen i tyle, tak? No nie, nie o to chodzi. Bo jeżeli skaczę na głęboką wodę, to powinienem mieć świadomość, czy ja potrafię pływać, czy mam odpowiedni sprzęt, odpowiednie przygotowanie. I teraz
Dobra, żeby nie było, że zaraz się zacznie jakaś snobistyczna gadka, bo mnie jest daleko do tego. Słuchajcie, wydaje mi się, że żeby wejść w Olgę Tokarczuk, czy w jakąkolwiek literaturę uchodzącą za ambitną, wysoką, za literaturę wielką, zwał jak zwał, to są wszystko tylko puste slogany, puste słowa, warto zrobić jedno. Mianowicie krok po kroku. Nie rzucamy się od razu, huzia na juzia. Dobra, dzisiaj czytam Sarah J. Maas, jutro skaczę na Olgę Tokarczuk, bo jestem mistrzem, na pewno się w tym odnajdę. Nie, nie, nie. Warto znaleźć sobie coś pośredniego. Dla mnie wielkim odkryciem, jeżeli chodzi o taki wstęp, o otwarcie drzwi ku tym innym książkom, okazał się być Kuba Małecki, który z jednej strony pisze literaturę piękną, literaturę podchodzącą pod pewnymi kątami pod wysoką, ale z drugiej strony jest takim świetnym elementem, świetnym autorem do przejścia, do wdrożenia się niejako, a potem kolejnych autorów odkrywa się po trosze. Czy to Claire North, czy Jerofiejew, Margaret Atwood. To są wszystko bezpieczne według mnie wybory, które nas gdzieś prowadzą ku temu, żebyśmy mogli w pewnym momencie wziąć Olgę Tokarczuk i zacząć czytać, stwierdzając: kurczę, dobrze się na tej książce bawię. Robi mi whiska z mózgu, bo taka jest funkcja tej książki, ale dobrze się przy niej bawię, fajnie, że ją przeczytałem, fajne rzeczy zostały mi w głowie po tej książce. Ja tak właśnie miałem. I to jest właśnie różnica między czytaczem z 2018 roku, a czytaczem, który siedzi tutaj przed wami. Ja byłem głupi wtedy, jestem głupi teraz, pewnie będę głupi zawsze, ale wydaje mi się, że warto mieć taką świadomość, że ta nasza głupota nie wynika z tego, że jesteśmy po prostu głupi, tylko dlatego, że często kierujemy się jakimiś uprzedzeniami i często zamykamy się w swojej sferze komfortu, byle tylko nic z zewnątrz do nas nie przyszło. I broń Boże, ja nie nazywam głupim kogoś, kto nigdy na przykład nie sięgnie po literaturę wychodzącą poza młodzieżówkę, czy poza romans, kryminał, czy kto nigdy nie wyjdzie poza te łatwe oblicza książek. Absolutnie nie, bo każdy ma swoje upodobania i moje upodobania, zmiana moich upodobań, to, że zaczęło mnie ciągnąć w innych kierunkach, wynika tylko i wyłącznie z tego faktu, że zacząłem się coraz bardziej dusić, zamknięty w kręgu literatury młodzieżowej. Uwielbiam książki młodzieżowe, a teraz jeszcze bardziej uwielbiam książki dziecięce, zwłaszcza te wydawane przez wydawnictwo literackie, które po prostu porywają serca, ale zacząłem się dusić gdzieś tam zamknięty w ciasnych kleszczach trendów. W ciasnych kleszczach schematów, które ciągle się powtarzały, które ciągle występowały, niby nowe, ale cały czas te same, i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że muszę zacząć gdzieś znajdować jakąś odskocznię od tego, zacząć czytać też inne książki, które być może pokażą mi, że jeszcze nie wszystko odkryłem, i stąd też padł wybór na to, że spróbuję sobie Kubę Małeckiego, spróbuję sobie Atwood, Jerofiejewa, Claire North. Ona jest tutaj idealnym przykładem na takie przejście między fantastyką a literaturą wysoką. Strasznie nie lubię określenia wysoka i generalnie te podziały, jeszcze raz podkreślę, są bez sensu. Można przy tych książkach znaleźć naprawdę kawał rozrywki, bo rozrywka nie dzieli się na to, że przy łatwych, prostych rzeczach bawimy się lepiej niż przy trudnych, bo dla jednego rozrywką będzie czytanie romansu, a dla drugiego rozrywką będzie czytanie Olgi Tokarczuk. Wchodzenie w te meandry wielkiego umysłu, który sprawia, że w naszych głowach dzieje się, a dzieje, spustoszenie i tak dalej. I to też nie jest różnica lepsza książka, gorsza książka, bo każda książka może być lepsza lub gorsza i gatunek nie ma tutaj nic do rzeczy. Kwestią jest tego, czego my w tym danym momencie od książki oczekujemy, czego my chcemy, po co sięgamy. I wszelkie tutaj podziały, doszukiwanie się jakiejś lepszości bądź gorszości, jest moim osobistym zdaniem bardzo niefajne, bo tylko utrwala te wszystkie podziały czytelnicze, jakbyśmy nie mieli już wystarczającego bałaganu w czytelnictwie. No i tutaj stawiam Olgę Tokarczuk, Czułego Narratora, książkę, która jest zbiorem esejów i która jest moim drugim prywatnym podejściem do Olgi Tokarczuk. No słuchajcie, byłem ciekaw, co też znajdę w tym zbiorku, bo tutaj jest i mowa noblowska Olgi Tokarczuk, i jej wykłady, jej eseje zebrane w czasie pandemii i niektóre napisane od nowa. Teoretycznie ma ta książka, ma ten zbiorek przedstawić nam obraz autora. Ma nam pokazać Olgę Tokarczuk, meandry jej myśli, to w jaki sposób ona podchodziła do tworzenia swoich historii, w jaki sposób ona kreuje swoich bohaterów, jak podchodzi do tworzenia narratora. To ma nam tak naprawdę pokazać więcej niż jakikolwiek wywiad z autorem, gdzie podstawowym pytaniem jest: co panią zainspirowało do napisania tej książki?
Tak, Olga Tokarczuk nie musiała mieć zadawanego tego pytania, ponieważ jej eseje pokazują, co tak naprawdę w jej środku gra, co tkwi w jej wnętrzu i czym kieruje się pisząc swoje książki. I to z jednej strony jest fascynująca podróż przez tak naprawdę niezbadane otchłanie ludzkiego umysłu, przez niezbadane otchłanie myśli, cały ocean tego wszystkiego, by odkryć wrażliwość autora tworzącego historię. Ale to jest tylko jedna strona medalu. I wydaje mi się, że już sama ta strona medalu sprawiłaby, że ten czuły narrator byłby książką wyjątkową, ale moim zdaniem tym, co jest najistotniejsze, tym, co ja dla siebie tutaj znalazłem, to jest kwestia tego, jak Olga Tokarczuk podchodzi do tematu czytelnictwa, jak Olga Tokarczuk podchodzi do tematu podziałów, gatunków i tak dalej. I mógłbym wam tutaj w zasadzie streścić wszystko i zepsuć tak naprawdę przyjemność odkrywania tego na własny sposób, na własnej skórze, ale powiem tylko tyle. Olga Tokarczuk jest niesamowicie inteligentnym człowiekiem, z niesamowicie bystrym, mądrym i trzeźwym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Nie wszystko, co przeczytasz w tej książce, sprawi ci przyjemność. Niektóre rzeczy w jakiś sposób pokażą twoje własne słabości, pokażą, gdzie popełniasz błąd i to nie będzie przyjemne, takie uświadomienie sobie tego, że ja sam nie zawsze postępuję dobrze i robię źle, ale tym, co dla mnie jest tutaj najistotniejsze, to jest fakt, że Olga Tokarczuk ma bardzo zdrowe, mądre podejście właśnie do podziałów czytelniczych, że te wszystkie podziały na gatunki, utrwalanie takich przekonań, że ten gatunek jest lepszy, ten jest gorszy, to wszystko jest totalnie bezsensowne, to wszystko nie wiadomo czemu ma służyć, jest głupie, niepotrzebne, bo tylko niszczy to wszystko, co tworzy przyjemność z lektury, przyjemność z obcowania z literaturą, przeżywania jej na swój sposób. Rzecz, która na pewno nie spodoba się tym wszystkim, którzy kiedykolwiek ustanawiali klucze maturalne i interpretowali teksty, że tak naprawdę pojęcie nadinterpretacji nie istnieje, bo to, co autor mówi, to jest jedno, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że dany tekst milion czytelników może odczytać na milion różnych sposobów, a każdy z tych sposobów będzie dobry, bo nie jest ważne to, jak interpretujemy, byleby to była nasza własna interpretacja, byleby to do nas trafiało i przemawiało. Ja to mówię w taki sposób chaotyczny, nie jestem Olgą Tokarczuk, żeby potrafić wam to wytłumaczyć w taki mądry sposób, ale uważam, że Czuły Narrator to jest książka wyjątkowa, ponieważ oswaja nas z tym wszystkim, co generalnie nie jest fajnie przedstawiane w mediach. No, słowo na F. Radek Rak otrzymuje nagrodę Nike za baśń o wężowym sercu. Sam autor mówi, że to jest fantastyka. Tymczasem w uzasadnieniu nagrody nie pada to brzydkie słowo na F, które jest unikane jak ognia. Pada klechda, pada baśń, ale w żadnym momencie fantastyka. Jeżeli w książce pojawiają się elementy fantastyczne, nigdy nie zostanie to powiedziane wprost, o ile jest to książka doceniana, a zastąpione to zostanie zgrabnym zwrotem, zgrabnym określeniem realizmu magicznego. I właśnie z takimi cechami, z takimi przekomarzeniami w obrębie literatury Olga Tokarczuk tutaj też polemizuje, pokazując nam, jak moglibyśmy czytać książki, gdybyśmy tylko chcieli, jak moglibyśmy podejść do tego całego tematu, co moglibyśmy zrobić lepiej, co moglibyśmy zrobić inaczej, byleby tylko odejść od tych wszystkich utartych schematów, które już dzisiaj nie funkcjonują, które tak naprawdę nigdy nie funkcjonowały, a tworzą jedynie dziwne, chore podziały. Dla mnie Czuły Narrator jest takim odkryciem słów, które gdzieś tam w sobie nosiłem sam osobiście, ale nie potrafiłem ich nazwać. Pod wieloma kątami zgadzam się z Olgą Tokarczuk i pod wieloma kątami stwierdzam, że myślimy w bardzo podobny sposób, tyle że ja nie potrafiłbym tego myślenia tak dobrze uargumentować. Ponadto Olga Tokarczuk w Czułym Narratorze dodaje kolejne argumenty, dodaje kolejne puzelki do mojej układanki, dzięki czemu ta moja układanka, którą układam sam w swojej głowie, bo w końcu z dnia na dzień zaczynam myśleć inaczej. Idealny przykład: recenzja Biegunów w 2018, recenzja Czułego Narratora dzisiaj i innych książek z tak zwanej literatury wysokiej, że tak naprawdę człowiek cały czas zmienia się, cały czas w jakimś stopniu pozyskuje nową wiedzę, nowe predyspozycje do tego, żeby inaczej odczytywać poszczególne teksty. Dlatego dla mnie Czuły Narrator jest literaturą, książką wybitną, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju, książką, którą chyba każdy czytelnik, który kiedykolwiek zmagał się z wykluczeniem, bądź każdy czytelnik, któremu leży gdzieś na duszy wrażliwość literacka, powinien postawić na swojej półce, powinien ją sobie przeczytać. Niekoniecznie czytając wszystkie wykłady naraz, wszystkie te eseje, a po prostu od czasu do czasu wbijając się w ten jeden wybrany, w ten konkretny, czy też odświeżając sobie poszczególne
jego części, ponieważ ta książka jest bardzo fajnie rozłożona i tutaj czasami mamy skupienie na jednym temacie, czasami na innym, czasami rozwinięcie tamtego tematu, czasami rozwinięcie czegoś innego, dzięki czemu dostajemy tak naprawdę zbiór kompletny, bardzo blisko i bardzo dobrze ze sobą zszyty, ale bardzo wielogłosowy, wielowyrazowy. Nie wiem, jak to można inaczej określić, ja nie mam predyspozycji do określiwania i opowiadania o literaturze tej najwyższej. Niemniej z całego serca polecam wam Olgę Tokarczuk, polecam wam Czułego Narratora, bo to jest książka, która po prostu zmienia podejście, zmienia myślenie i przede wszystkim walczy z uprzedzeniami, żebyśmy już więcej nie pomyśleli oni i ja. Nie ma różnicy, czy czytasz literaturę rozrywkową, czy czytasz fantastykę, kryminał, romans, thriller, horror, bizarro, czy też sięgasz po wielkich autorów klasycznych, czy też wielkich nagradzanych twórców dnia dzisiejszego, czy to Booker, czy Nobel. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Ważne jest to, co ty w sobie zostawisz po lekturze tych książek. Ważne jest to, z czym ty pójdziesz, kiedy tę książkę już odłożysz, co wyniesiesz z tego. I tylko to się liczy, liczy się to, żeby czerpać z tego przyjemność, żeby się dobrze na tym bawić, bo też zabawa jest tutaj istotną rzeczą. No i teraz zmierzamy do tematu pobocznego. Bo widzicie, tutaj mam książkę, pokazuję wam książkę, ale tutaj stoi kubeczek Wośpu i druga książka. No więc właśnie w imieniu strefy czytacza, czyli swoim czytaczowej, no czytaczowie to jeszcze nie, bo one tam nie znają się jeszcze, chciałbym was zaprosić do szczególnej aukcji na rzecz Wośp. Aukcja, w której możecie wylicytować egzemplarz Czułego Narratora. Uwaga, uwaga. Z autografem Olgi Tokarczuk. Tak, własnoręcznie podpisana przez noblistkę książka Czuły Narrator. Niesamowita książka, do tego no z niesamowitą pamiątką zachęcam was z całego serca do tego, żebyście licytowali, żebyście brali udział, bo oczywiście gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Link macie poniżej. Mam taką nadzieję, że z tych czytelniczych serc popłynie gorąco, popłynie upał i dzięki temu zbierzemy duże środki na rzecz Wielkiej Orkiestry. No i podsumowując, słuchajcie, nie popełnijcie mojego błędu z 2018 roku. Przede wszystkim bądźcie gotowi, jeżeli po coś sięgacie, czyli nie od razu huzia na juzia, skok na bombę, a potem o łamatko, nie umiem pływać, zła woda, niedobra woda, żem utonął byłem. Tylko powoli, małymi kroczkami, no ja polecam. Kuba Małecki, Claire North, nawet Margaret Atwood. Małe kroczki, a do celu i możecie wtedy otwierać niezbadane czeluścia literatury, niezbadany świat, niezbadane meandry ludzkiego umysłu i odkrywać coraz to nowe książki, bo nieważny jest gatunek, ale ważne jest to, że każdy z tych gatunków ma nam coś innego do zaoferowania. Każdy z tych gatunków czymś innym może nas porwać i każdy może się okazać idealną odskocznią do tego, co aktualnie czytamy. Dlatego warto sobie dawać szansę, nie warto kierować się uprzedzeniami, nie warto słuchać innych. No chyba, że słuchacie w tym momencie mnie, bo ja tutaj powtarzam w zasadzie w taki nieudolny sposób słowa Olgi Tokarczuk, ale słuchajcie, przede wszystkim czytajcie, wyciągajcie z tego coś dla siebie i cieszcie się tym, a wszystko będzie dobrze, a tam burakami się nie przyjmujcie. Tyle ode mnie na dzisiaj w tym pierwszym filmie na Nowy Rok. Na pewno w Nowym Roku chcielibyśmy pokazywać wam więcej książek, które pozwolą wam wyjść ze strefy komfortu, podobnie zresztą jak i nam. Bo wyjście ze strefy komfortu czasami jest bardzo fajną przygodą. Gorąco polecam Olgę Tokarczuk, Czułego Narratora. No i zachęcam raz jeszcze do brania udziału w aukcji podpisanego egzemplarza. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło, cześć!